kurwa! Cześć, witajcie. Z tej strony Husiak. Witam was w kolejnym odcinku Minecraft Solo. I tak, ostatnio siedziałem sobie i szukałem tego zielonego serca. Na szczęście udało mi się zdobyć jedno całe jedyne. Ogólnie było bardzo mało koni, ale z tego co czytałem później, że też można wydropić to z zielonego ogra. Więc to pamiętam, też sobie kiedyś sprawdzę. No i dobra. Co dzisiaj? Dzisiaj przejdziemy oczywiście do zrobienia esencji, które będą potrzebne do stworzenia pewnej różdżki. I resztą zajmiemy się dalej. Dobra. Czekajcie, weźmy sobie esencję. To na pewno nam się jedno przyda. Blaze Road 1 nam się przyda. Jedno serce z tego i jedno czarne serce. Dokładnie. Przydadzą nam się 3 buteleczki. Szlak. Buteleczki powinny mieć tutaj. A właśnie, tak jeszcze mówiliście, że mamy jakieś super moce w tych butach, żeby przytrzymać kontrol i spację. Ale ja pod kontrolę mam... O kurwa. Pod kontrolę mam właśnie... zbliżenie. I będziemy musieli to przestawić. Bo... No faktycznie, skacze się dużo wysoko. Dużo wyżej znaczy, ale muszę zmienić przypisany klawisz. Ale to się zmieni później. Dobra, przecież wróć tam. Bo tam mogą być buteleczki. Jeszcze nie chcę mi się specjalnie przepalać. Nasz fuck. Wiecie co? Mam ciekawy pomysł. Czekajcie, mamy coś do zjedzenia? Mamy jakieś... To da się zjeść te wafelki, więc nazwijmy to wafelki. Dobra. Ile mamy tutaj? Mamy jeszcze trochę naładowania, okej. Wit, uwaga! Wow! Zapierdziela jak mały samochodzik. Nice! Jeszcze podka w połączeniu z butami, to naprawdę, jeszcze ze spodniami. Całkiem spoko. Ale dzięki temu przynajmniej mamy 3 buteleczki, dobra. To teraz tak. Co potrzebujemy jeszcze do tych naszych esencji. Pierw Darkness. Perły z Endermana na pewno mamy. Gdzieś widziałem dokładnie. Dobra. To tak, esencja ciemności. Okej, jest. Później esencja umarłych, czyli musimy mieć jedno mięso zombiaka jeszcze z tego co pamiętam. Ta sama zasada. What the fuck? Rotten seed? Czekaj co z tego wyrasta, trzeba będzie to sprawdzić. Dobra. I esencja ognia. Esencja ognia... Fire. Dodajmy ogień albo blaze powder. Ja coś tu mam na pewno. Drewno z mobów nether. Mamy ogień, więc będzie ogień. Okej, i buteleczka. Okej. I później sobie tworzyć esencję światła. Dajemy zielono do góry, ognia i ciemności. Dobra, mamy esencję światła. I teraz, żeby stworzyć tą naszą różdżkę magiczną, musimy użyć esencji światła tu. Blaze Road i Eye of Ender. Okej, mamy portal stuff. Okej, dobrze, ale jeszcze w międzyczasie, tak żeśmy zobaczyli, stworzymy sobie 10 sadzonek
Cholera wie czego. Oh my god, będę kichał. Albo nie, nie będę. O, będę. Nie, nie będę. O, Jesus, o. Aż mi po oczach poleciało. Wow. Dobra, zasadźmy to oczywiście. Ciekawe, czy to się da w ogóle zasadzić tak tu, wiecie, nie? Co byśmy sobie mogli zebrać? Kapuchę. Sałatę. Dobra, ale to nie wszystkie. O, no, nie możemy tego tutaj zasadzić. Ewentualnie na czym jeszcze możemy to zasadzić? Na wodzie, ale wątpię, żeby na wodzie. Nie, na wodzie też to nie możemy zasadzić. No to mamy zagadkę, co to jest i gdzie to zasadzić. Ewentualnie może to zasadzić jeszcze na piachu nieumarłych, ale no mamy też, więc zobaczmy, ale wątpię, szczerze mówiąc. A jeżeli bym był takim tym, to bym raczej na tym sadził. Ha! Wiedziałem. Ciekawe, kuźwa, co z tego wyrośnie. Jestem zaczepiście ciekawy. Mam nadzieję, że wy też. Oprócz osób, które już wiedzą, co wyrośnie. Dobra, tutaj mamy zasadzone. Czyli na piasku dusz. Tu na piasku nieumarłych. A tu takie malutkie zombiaki wyrośnięte. Dobra, zostawimy jeszcze to żarcie. A kapuchę damy tu i to też damy tu. Brodawki damy do neteru. Aha. Nie wiem, co robi bone meal w neterze, ale dobra, niech sobie na razie będzie. To wrzucimy. Weźmiemy sobie na pewno jeden mieczyk. Coś możemy jeszcze wziąć? Żarcie jakieś. To ja jestem dalej za kanapkami. Myślę, że 10 kanapek wystarczy. Nie wiem, czy tam będzie ciemno, czy nie, więc zobaczę, czy mam jeszcze jakieś pochodnie. Nie mam, więc sobie zrobimy z tych 15 sztuk. Na. Dobra. 15, 16 mogę zrobić. Ale dobra, nieważne. Okej. O, zimniok. Tak w ogóle nie mam ściszoną grę. Mam ściszoną, dobra. Tutaj coś widać już? Nope. Znaczy, pasowałby mi tutaj chunk loader, ale... No ale, ale. Dobra, chyba wszystko ok. Dobra, to idziemy sprawdzić. Zimce zimnioczka. O, zimnioczek bardzo mało daje. Okej, kurok. No i z tego co pamiętam, to klikało się na trawę, na gras. Okej, klik. Wow. What the fuck? Okej, okay, witajcie w świecie. Cholera wie jakim. Dobra, nazwijmy sobie tutaj portal, standardowo portal, u mnie są portole, zamiast portali. Fajny portal, nie powiem. I fajny dirt. Taki... Fajny. Okej. Okay. Jak na razie to ogólnie to jest spokojnie, jest bardzo spokojnie. Zero mobów. Podskakiwać można. Wow. To taka jakby wyspa jest. No dobra, mamy siekierkę. Zobaczymy, czy zetniemy to drzewo. Jep, ale widzę, że nie działa na nie ten kapilator, wiecie o co chodzi.
Log. O, jakie zajebiste deski, patrzcie. Aż sobie zaraz tutaj ustawię, takie zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tak, teraz będziemy czego później dziarać się w odcinku deskami. Ale fajne. Takie... Ciekawe, czy sadzonka wypada z takiego drzewa. Ale coś tutaj tak jakoś... Pusto jest. A z tego co wiem, to tutaj powinny występować smoki. Chyba, że coś się pozmieniało, no ale wątpię. Oh my god. Co to jest? Jakiś zwykły dirt? Dirt. Nowy dirt. Haha. Coś dla mnie. No dobra, ale... Coś mi tutaj tak pusto. To może przez to, że jest noc? O kurde, no teraz mam rozkminę, czemu to nic, nic nie ma. Battle Tower jest, lol. To wszędzie się pcha. Ale czekajcie, zobaczmy, czy Battle Tower jest... To też jest, spawnery są. Pająki też. Weź spipcaj. To my teraz możemy rozpieprzyć tą wieżę, że tam nic nie zrobią. Co, cwaniaku? Mamy w ogóle jakieś... Kill-off! Nie mamy kill-offa! LOL! Ale ciapuk ze mnie. Nie wziąłem kill-offa, to pieprzyj do góry. Nara. Dzień dobry. Wypad. Frajerzy. O, shit, tam jest elitarny. Weże, spieprzaj. Padako jedna. To jeszcze jeden elitarny! Czy was pojebało? Pierdzielcie się. Dobra. Jestem tylko zainteresowany... tym bossem u góry. Shit. Wypad. Dzień dobry. What the fuck? Scheiße. Pierdzielę go. Nie będę z nim walczył. A ty co, skąd się wybierzecie? Kuźwa, normalnie jak ciapaci. Siemano, bosie. O kurde, on nam zabiera życie. Fucking bitchin. Ale damy radę. Albo nie damy. Shit! O! Ha? Cóż za... What the fuck? Shit, jeszcze elitardy. Pierdzielę to. Shit. Chyba się troszeczkę zdenerwował, bo zepsułem trochę domek. Że co?
Czy ja to dobrze widzę, że straciłem swoje spodnie? Swój jedyny elitarny jejochron? No bez jaj. Zen Master? What? On jest jakiś taki dosyć silnawy. Patrz, ile on ma tego wszystko napisane, wypisane. I tego patrzę, zobaczymy, co się stanie. Jebaka! Ale może coś fajnego z niego wypaść. To nic, że właśnie odbiera mi życie, bo... Jak cię kuźwa zaraz normalnie popierdykam, no ty szujo jedna. Uciekam stąd. Ale coraz mniej życia masz. Podejdź i walcz. Jak przystało na faceta, tylko gorzej, bo mi się miecz kończy. Ale może go byśmy tym pociągnęli jeszcze, co? A może tym, Prometeum? Czekajmy, aż sobie załadujemy życie. Lifesteal. Mam ochotę go podpierdzielić. Znaczy, poczekajmy, aż mi się zregeneruje to życie. Najgorsze jest to, że straciłem właśnie swoje spodnie. I najgorsze jest to, że będę musiał sobie zrobić jeszcze raz. Fucking. Ale ogólnie myślałem, że zbrojka Quantum będzie jednak odporniejsza. Tu jednak nie ma tak dobrze. O, Michał, skupiam, to ja sobie napiję jeszcze soku pomarańczowego. Ostatnio piję soki, zresztą... A, nieważne. Dobra. No by cię normalnie czyściło. Mlekiem od mojej sąsiadki. No umrzyj w końcu. Au! Au! No co za... No bez jaj. Se odnowił życie. Trollololo. Szuja pieprzona, cheater, oszukiwacz, jeden pierdzielony. Au! Zaraz! Czemu się jeszcze zatrułem? Aha, bo... Jak? Nie wiem. Aaaa! Ty patrz, czy coś tam lata, o! Smoczek, czyli jednak w nocy nie latają. O, patrz, zajebiste. Gorzej, jak mnie to zacznie atakować, gdzie ten flyer jest? Jest tu. No co? Aha! Boli! Au! Kurwa! Oh my... What the fuck? Au. O, ja pierdykam. A czemu się tu pojawiłem? O, ja pier... O nie, nie mam teraz jak tam wrócić. O, ja pierdykam. Oh my god. Oh shit, moja zbroja. Nam. Nie mam jeszcze kolejnego serca, żebym sobie zrobił tą różdżkę. I nie wiem, kuźwa, jak tam wrócić. A co tam zostało? Moja zbroja z Quantum. Cała moja, znaczy bez spodni. Moja pieprzona zbroja z Quantum. Fakt, co ja mam teraz zrobić? Czekajcie. Ale nie, bo to jest i tak ma być jej. Haha, jeszcze 7 godzinę, fajnie. Nie mogę nawet iść zapolować na ogry, bo tak to bym sobie polnął na ogra i... O Boże. Bezienko. I co mam teraz zrobić? Cholera jasna, co teraz zrobić? Fuck. Oh my god. To teraz się załamałem trochę.
W najgorszym wypadku, co mi zostaje? Zrobienie zbroi Quantum od nowa. Świetnie, tak. Co w sumie u mater mam, więc nie jest to jakimś problemem teraz już. Ale kurwa. Siek, kurwa, twoja wina. Spieprzaj. Jelonek. Pieprzone jelonki. Szlag jasny. No i co teraz? Mogę ewentualnie poczekać do nocy. Ale jest godzina 9. Mogę poczekać do nocy, zapolować trochę na ogry, zobaczyć, czy mi łaskawie wypadnie to serce. A jak nie wypadnie? Jak nie wypadnie, to jestem w czarnej dupie. Kompletnie takiej czarnej. Osmolonej. Cholera jasna, no. Ktoś mi dyrta z okazania podpierdzielił. Żaden okrzyk tu nie zespawnił. Ale tam słyszałem gdzieś jakiegoś zombiaka. Może z zombiaka wyleci, ale wątpię. Zjem se rybę. Weź, dawaj serce. Gówno. Ja pierdykam, no. To nie, chyba będziemy kończyć w takim wypadku, bo to bez sensu, żebym teraz leciał gdzieś. I tak mamy dzień. Nie zdobędę tego serca, żeby zrobić szybką różdżkę i się tam dostać i pozbierać. No chyba, że. Ale to wątpię. Ach, także no cóż. Ja się z wami żegnam w takim wypadku. Zapomniałem dodać kamerki. Właśnie tak zorientowałem się, że kamerkę mam nie włączoną. Ale to mniejsza z tym. Dacie radę. Także cóż, zaliczyliśmy ten świat smoków. Myślę, że pasuje się troszeczkę po nim rozejść jeszcze. Także na pewno sobie stworzę jeszcze raz tą różdżkę. Bo jak widzicie, smoki się pojawiają w dzień, więc warto to sprawdzić. No i w zasadzie pytanko, co z zbroją Quantum? No pewnie będę musiał stworzyć od nowa, więc pewnie się tym zajmę. A to może na jakimś live'ie już zrobimy. Tego live'a bym ewentualnie wrzucił później na YouTube. Myślę, że to dobry pomysł, żebym miał w odcinku wam pokazywać jeszcze raz cały proces tworzenia zbroi, bo nie dość, że muszę sobie zrobić zbroję Quantum, to jeszcze wcześniej muszę zrobić zbroję Nano, czyli tą podstawową, wcześniejszą, nie? Zobaczmy w ogóle, ile mamy u mater wytworzone. Tu nam się wytwarza. A, spoko. Tutaj mamy ponad 2,5 staka. A tutaj jeszcze 10 sztuk. No. Ogólnie nie jest tak źle. Damy radę. Ten mały pieprzony szczyl, co tu robi? Kurde, w własnym domu mnie pająki nachodzą. No, wyjdź. Zobaczmy jeszcze, czy tutaj coś wyrosło. Nie, jeszcze nie. Ale sprawdźmy jeszcze, czy możemy to ewentualnie przyspieszyć bone mealem. I kończymy. Ech, moja zbroja. Moja spieprzona zbroja. Dobra. Już myślałem, że nie będzie, a jednak jest. Zobaczmy, czy nam coś to da. O, jednak. Jednak jest wzrost od razu. No dobra. To sobie jeszcze to zbierzemy i zobaczymy, co nam. Aaaa! Fajne! Czyli możemy sadzić mięso z zombiaka. Mamy 30 sztuk. A, całkiem niepotrzebne, bo w zasadzie tych zombiaków też jest cholera i nie ciężko zebrać dużo mięsa. No ale jak jest, to jest. Zobaczymy jeszcze, czy są jeszcze jakieś inne sadzonki, ale to już pewnie w przyszłych odcinkach. Dobra, to się z wami żegnam. To był sobie sobotni odcinek solo 132, także jeżeli wam się oczywiście podobało, zostawcie łapkę w górę.
napiszcie komentarz. No i do zobaczenia we wtorek. Trzymajcie się. Pa, pa. And there was no debate, no sidelines for us. My lungs will bust before I put myself on the bench and pack it up. Put yourself out of bed and try standing up. You got a lot of work to do, I hope you pack the lunch. I'm still in bed even though it's light, 'cause I can't fight these dreams. I'm in some picture that don't look right, but it's still nice to be seen. I pick my head off the